Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witam cię detailingowy dziadzia, Cleantech i Leather Protector, produkt do zabezpieczania skórzanej tapicerki samochodowej. Dzięki zaawansowanej formule zabezpiecza skórzaną tapicerkę oraz nadaje jej odpowiednią miękkość i gładkość. I teraz tak, jak ja widzę ten produkt? Tak jak widziałeś, aplikacja gąbeczką, z tego względu, że on jest bardzo płynny. Można powiedzieć, że to jest taki kurcze bezbarwny do skóry. Ja go widzę jak produkt od pewnej znanej firmy,
który ja w filmie, jak było, kurczę, daj, pozwól, że się skupię. A, właśnie, czyszczenie wnętrza, detailingowe, moje detailingowe, propozycja się pojawi, jak ja to widzę. I tam na końcu, na samym końcu filmu zabezpieczałem właśnie fotel, jak już skórę nawilżyłem tamtym produktem. Ja tam zresztą w tamtym filmie mówiłem. To ja go tak widzę. To jest dla mnie taki finiszowy produkt. Czy tutaj nawilżenie? Kurczę, no nie, no nie, nie. Z tego względu, że on szybko odparowuje. On szybko odparowuje bardzo szybko. Zresztą zobacz, pokażę Ci to przy suszarce do włosów. Tak jak widzisz, odparowuje momentalnie, ale co jest fajne w tym produkcie właśnie, to jest to, że zostawiasz go i zapominasz o nim. Ja w Mańku doczyściłem skórki i produkt bardziej rozjaśnia niż przyciemnia. Robi totalny mat, tak jak tamten produkt. Bardzo, bardzo zbliżone są te produkty i dlatego ja widzę go do jasnych skór bajka. Ja w Mańku położyłem, tak jak widziałeś, no naprawdę jak wyczyścisz te skórki, dołożysz jeszcze tego produktu, on nie rozjaśni, to tak jakby jeszcze wydobywał ten, taką jasność, tej czystość tej skóry jasnej. Naprawdę bomba. Pod tym względem fajne. I ja w Mańku trzy porcje. Trzy porcje. Wyschło, dorzuciłem. Wyschło, dorzuciłem. Nawilżenia jakiegoś takiego specjalnego nie odczułem. Gładkość skóry, no po czyszczeniu cleanerem to z reguły, no, no jest przyjemnie. Jest przyjemnie, także tutaj no na pewno jakieś, na pewno zabezpieczenie jest. O może tak. Czy nawilżenie? Moim zdaniem nie. Nie. W jakim stopniu coś tam może nawilży, ale to nie jest tak, jakbyś chciał konkretnie czymś nawilżyć, żeby postało sobie powiedzmy dwa dni, że czujesz, że produkt się wchłonął w skórę. Tu nie mam tego wrażenia. Ale za to, jako finisz, zabezpieczenie kierownicy na przykład. Rewelacja. Czyścisz kierownicę, wrzucasz ten produkt i z bani. Szybka sprawa. Naprawdę. Latem to jest moment, odparowuje i masz zabezpieczone. Że, także pod tym względem bardzo fajne. A, i jeszcze produkt. Produkt. Kurde, wybacz. Zapach. Niefajny. Chemiczny jakiś. Ani to guma, ani to lateks. Dziwactwo straszne. Ale bardzo, bardzo ciekawe. A, i wydajny mega. Wydajny mega. Naprawdę, kładziesz go, grubo zapominasz. I tak jak widziałeś, ja specjalnie zostawiłem. Później pojawiłem się po... Grubo położyłem. Naprawdę grubo. I pojawiłem się chyba po 30 czy po 40 minutach. Już nie pamiętam. I... Mało co było do zdejmowania tak naprawdę. A jak Ci się śpieszy, to kładziesz, zbierasz, ale ja bym proponował zostawić i niech odparuje. Także no fajny, fajny produkt na finiszowe zabezpieczenie skóry. Ode mnie to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!